Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku, szóstym, o ile się nie mylę, gry Enigmaty z duchem Maple Creek. I teraz tak, co my tu mamy? Jesteśmy w tej samej krypcie, do której zmierzyliśmy wczoraj. I mamy scenę z ukrytymi obiektami, więc się za nią zabierzmy. Mamy tak skoczka, kropidło. Mamy gołębia, szafirka, czyli kamień szlachetny. Dobra, co my tu jeszcze potrzebujemy? Rubin, kolejny kamień szlachetny. Sierp, trefl, król. Trefl jest tutaj. Piórko. Sierp, król, frędzel. Miedziany element. To był ten miedziany element i my to sobie kolekcjonujemy. Pierścień. Sierp nie powinno być tak trudno zauważyć. Sierpa, sierpu. Chyba, że jest jakiś, nie wiem, malutki. Rękawiczka, frędzel, sierp, król. Sierp jest tutaj. Sierp i młot. Taki to znak ZSRR był. Przepraszam. Frędzel. Frędzel pewnie będzie gdzieś, nie wiem, zwisał. Z jakiegoś materiału. Przynajmniej tak to by było w miarę logiczne. Chociaż w tym burdelu to nie zawsze wszystko jest logiczne, jak wiecie. O, jest frędzel. Sam z siebie sobie leżą, no właśnie. To jest królowa, nie? No właśnie. A król też będzie na karcie? Czy może coś innego to będzie? No nie wiem. Próbujemy zlokalizować króla. I rękawiczka. Że tam coś będzie u góry. Dobra, wiecie co? Bierzemy podpowiedź. Aha, jest tutaj, czyli bym go nigdy w życiu nie dojrzała, bo jest za miniaturką, że tak powiem. Dobra, i jeszcze rękawiczki nam tu brakuje. Rękawiczka to nie powinien być jakiś specjalny problem. Chyba, że też jest tam gdzieś ukryta w rogu, ale no nie wydaje mi się przynajmniej. Chyba nie. Droga rękawiczko, gdzie jesteś? Jakiej nie znajdziemy. No to już weźmiemy podpowiedź i wtedy już ją znajdziemy. Tu jest niby. Ojejku, Boże, w takich ciemnościach. Dobra, miedziany element. Okej, czyli mamy już 4 z 6. Dobrze. Czy w tej tajnej komnacie jest cokolwiek do zrobienia? Czy możemy się kierą rozwalić tą skrzynkę? A możemy. No, dawaj, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Dobra. Już. Okej, co my tu mamy? Ścienny kandelabr i piąty element z 6. Super. To jest bardzo dobra informacja.
Tutaj trzeba... Tak, tutaj trzeba wsadzić właśnie te 6, czyli to tutaj się wszystko będzie rozgrywało. Dobra, okej. No niemniej jednak i tak musimy się wrócić i spojrzeć sobie na mapę. Cmentarz. Boże, jaki błąd. Cmentarz powinien być inny. W tej krypcie możemy coś zrobić, okazuje się. Czyli jeszcze się stąd nie ewakuujemy. Aha, dobra, jest scena z ukrytymi obiektami znów. No i dobra, i sobie tutaj poszukujemy rzeczy. Róża. Serce, skrzypce, Wenus, jabłko królewskie, miedziany element ostatni, także to jest super. Okulary to były, omega, klepsydra, dwa listy, hełm. Wiecie co, muzyka w tych grach jest zawsze taka piękna, po prostu. Lepsza nieraz niż w jakichś takich, wiecie, znanych tytułach, na które pełno środków idzie zawsze. Te gry, w które ja gram, to są chyba raczej dość niskobudżetowe produkcje, tak sądzę. W porównaniu do, wiecie, tych wszystkich różnych innych Call of Duty i Far Cry'ów. Które owszem, fajnie wyglądają, wiecie, ta grafika i to wszystko się tak ładnie porusza, płynnie. No oczywiście, jeśli masz dobrego kompa albo PlayStation 5. Ale mimo wszystko mają taki jakiś urok te gry typu puzzle games, te obiekty, które ja tak bardzo lubię. Znalazłam jeden list. No właśnie, więc co chciałam powiedzieć, więc to nie znaczy, że będę w jakikolwiek sposób rezygnować z tych gier, bo je po prostu lubię i podziwiam za kunszt tych rysowników, którzy tutaj stworzyli nam te wszystkie piękne lokacje. I muzyka jest piękna, tak jak wspomniałam na początku. Dobra, gdzie jest ten list? I fleta jeszcze szukamy. Flet jest tutaj. Fletu. A drugi list jest... Cholera wie gdzie. Jakieś zwoje dziwne, papierowe. Sobie... O, czekaj. Okej. Okay. Dobra. Jest. To był tak, miedziany element ostatni, czyli możemy sobie wejść do kościoła, do tej krypty tam na dole i sobie to uzupełnić. Aha, dobra, najpierw to... Okej. Okay. Dobra, co tu w ogóle trzeba zrobić? Dzięki liczbom możesz obracać tarczą i wybierać kolejne litery hasła. Podaj właściwe hasło, zresetuj hasło. Boże, Jezus. A jakie jest hasło? Czy my to gdzieś mamy zapisane? Czy nie? Narzędzie zbrodni, kto się skradł? Hamilton? Hamilton. I dobra. Tu nie ma. Tu też nie. 2, 6. Aha, słuchajcie, już chyba wiem. My nie wiemy, jakie jest hasło. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo musimy się udać tam do tego mechu, nazwijmy to. Mechu. Pamiętacie? Tam, gdzie ten kamień stał, czy skała, czy jak to tam się zwie. Czy to było za przystanią? Chyba tak.
Ta skała, nie? No właśnie. Dobra. Aha, nie, ale ja tego nie mogę tutaj zrobić. Co to piło ci w Janwerka? Dobra, pójdźmy, zróbmy po kolei rzeczy, które tutaj brakują i potem się zastanowimy, co zrobić z tamtą krypto. Bo my tu mamy kluczyki do samochodu i takie różne inne rzeczy, czyli musimy iść na farmę. A żeby iść na farmę... Aha, no dobra, tu mamy samochód, ok, ukryte obiekty. Żeby iść na farmę, to musimy się chyba cofnąć do pensjonatu i wyjść przez okno na podwórko, nie? Tak to było. Przynajmniej ja to tak pamiętam. Chyba była pierwsza w ogóle scena z ukrytymi obiektami tutaj w tej grze, jak ją w ogóle odpaliłam od początku, nie? Tak mi się wydaje. Pamiętam, że tego funta tu szukałam, które wyglądało jak serduszko z daleka. Tutaj gdzieś było, a już go chyba nie ma. Dobra. Przepraszam was, jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki w tle, ale coś mi tu remontują w budynku i po prostu walą. Dziwnymi, ciężkimi przedmiotami, także taka jest etymologia tych dziwnych doznań dźwiękowych. Dobra. Kurde, drzewko zapachowe tylko nam zostało jeszcze. Czyli pewnie taka popularna tak zwana choinka. Jest, ok. Olej Fajowsko, tu ulicy, centrum miasteczka, tak, centrum miasteczka, teraz tak, pensjonat, do góry, do pokoju, przez balkon, na podwórko, no, samotny dom, tu też mamy scenę z ukrytymi obiektami, czyli jeszcze czegoś będziemy sobie szukać. Dobrze. Gdzie ten but, którego tu nie ma, no? But pewnie będzie w jakimś dziwnym, zwykłym miejscu. Niewidoczny na pierwszy rzut oka. No to tak jest zazwyczaj właśnie. Jeszcze fajkę trzeba znaleźć. Droga fajką, gdzie jesteś? Co, i serio? Nie mogę znaleźć tego buta i tej fajki. Dobra, trudno.
sugestia. Otóż but był tutaj, pochowany po prostu, wewnątrz wszystkiego. A fajka... Jest. Ok. Klucz do kół. Dobra, i teraz tak. Podwórko to nie. Wiejska droga chyba, nie? No właśnie, tam się na farm idzie. Czy ja coś mam tu zrobić jeszcze? Tu? Lina jest mocno zawiązana wokół konaru. No dobra, ale chyba na razie nic mam z nią nie robić, nie? Czy mam coś z nią robić? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie. Wchodzimy sobie na farmę. Mamy kolejną scenę z ukrytymi obiektami, więc pewnie znów będziemy czegoś szukać. Kolejnych brakujących części elementów układanki. Tak naprawdę to po prostu przedmiotów potrzebnych nam. Do doprowadzenia tej sprawy do końca. Wiecie, tak naprawdę to jedne z najważniejszych rzeczy się tu już stały. Bo znaleźliśmy tą laskę, oczywiście nie wiadomo, to Kate Burrs. Oczywiście nie wiadomo, czy ona nie zostanie przez tego księżurka porwana, a może nie przez księżurka, kto wie, bo musimy jeszcze się dowiedzieć, co tam knuje ten cały detektyw, który mieszka sobie w tym zabitym dachami miasteczku od ilu lat, 20 czy 30. Ta jego cała Emily, to no przynajmniej my znaleźliśmy jej ciało, więc ja bym raczej obstawiała, że ona nie żyje od dawna. No ale ten facet, nie wiem, on pała jakąś żądzą zemsty, czy cholera wie, o co mu tam chodzi. A proboszcz, no to nie wiadomo, czy on chciał tak naprawdę, nie wiem, stworzyć sobie własną sektę i być po prostu jakimś takim, wiecie, powerful człowiekiem, który będzie, za którym będą podążały tłumy, nawet niekoniecznie ze swojej chęci, ale z powodu tego, że miał nad nim jakąś przewagę. Nad nimi. No niemniej jednak chyba mu się to udało, bo w jakiś dziwny sposób oczarowywał tych mieszkańców. Ciężko powiedzieć, czy to była czarna magia. Chyba tak. No, na razie mieszkańcy są odczarowani, więc akurat nasza w tym zasługa. No, ale nadal nie wiemy, co się stało z proboszczem. Nasadka klucza, okulary słoneczne, filiżanka i litera M. Okulary są... A to nie jest... Aha, nie, dobra, to jest otwieracz do widzenia. Prawie to samo, co nasadka klucza, prawda? Dobra, zamknijmy tą szafkę, może... Nie, nic nie ma w tej szafce. A może jest, tylko że ja nie mogę znaleźć, to jakaś pęczocha w ogóle wisi. Coraz trudniejsze te sceny są, powiem wam. Albo, nie wiem, ja oślepłam jeszcze bardziej. Ostatnimi czasy. Że ciężko mi jest zajrzeć niektóre obiekty, nie wszystkie, ale niektóre. Dobra, sugestia. To była nasadka klucza? Boże. Pewnie bym nawet nie wiedziała, jak to wygląda. Filiżanka, ok. I litera M, która będzie pewnie albo gdzieś, nie wiem, wyryta, albo... coś w tym stylu. Narysowana, wyryta, coś, wiecie, w ten deseń. Tutaj nic nie ma, przynajmniej ja nie widzę. O, jestem, dobra. No i była wyryta w płytku. Śruby. Mamy śruby. Kurde, kolejna scena z ukrytymi obiektami. Dobra, najpierw naprawimy sobie piłę.
Okej, okay, teraz powinnam założyć pokrywę. No to zakładamy pokrywę sobie. I śrubki. A śrubki są tutaj. Nie, tu są śrubki. Zaraz, tu są śrubki. I druga śrubka jest tutaj. Dobrze, mamy sobie piłę. Zobaczmy sobie, co nam tu jeszcze potrzeba. W tej kolejnej scenie z ukrytymi obiektami. Poszukujemy. Jakaś czapka, jakiś fotel. Kolejny butel, wiecie jak to jest, z ukrytymi obiektami. One są nawet nie aż tak ukryte, jak wkomponowane po prostu w cały ten obrazek. Kierownica i piórko jeszcze nam zostało. Kierownica i piórko. Kierownica to nie jest aż taki malutki element, więc... Ciężko go w sumie nie zauważyć chyba. Chyba, że jest, nie wiem, gdzieś schowana bardzo mocno. To nie jest pióro? Nie, to nie jest pióro. Gdzie się ukrywasz? Boże. Pióro jest tutaj, ok. Mamy kanister, fajnie. Tu chyba na razie już nic nie potrzeba, nie? Dobra. To jest auto, którego mamy użyć, z tego co rozumiem. Dobra, garaż. Aha, i koło. Czyli to koło mamy sobie odkręcić i przykręcić je tam. Z tego co rozumiem. Mamy dźwignię, lewarka. Odkręcamy sobie. Aha, zardzewiała, dobra, to olej. I klucze do kół. Mamy koło. Bierzemy lewarek, no bo nam tutaj będzie konieczny. Ok. Koło. Proszę bardzo. A śrubki? A są śruby, dobra. Ale cztery mamy, Boże, Karol pusta. Przykręcamy. Bierzemy lewarek. Koło jest, proszę Państwa, gotowe. Nie wiemy, czy ma benzynę. Ale mamy kanister, więc możemy trochę wlać. I auto powinno być całkiem gotowe. No jasne, co nie? No, jedziemy na stację. A, no tak, jeszcze drzewo, kurde. No ale mamy piłę, no to spokojnie. Dobra. Jedziemy na stację. Jest ta Kate cała, jeszcze jej nikt nie porwał, to dobrze. My boyfriend still not here. Don't worry. He'll be here any minute. A skąd ty wiedziałaś, że on tu przyjdzie w ogóle? Przecież czy ja ci mówiłam? Może ci mówiłam. Where is he? Where is my boyfriend? No dobra, dobra, już tam. Nie panikuj. Cóż ja mogę zrobić? Muszę się cofnąć. Krypta. Ruiny i krypta, aha. Dobra, czyli tak. Najpierw sobie pójdziemy do ruin. A ruiny są... A nie wiem, czy tam są ruiny. Tam są ruiny?
zobaczymy na mapie. Leśny szlak. Aha. Układzie. Pójdźmy sobie do tej krypty. No i nadal nie wiemy, jakie jest hasło, nie? Co? Chyba pominiemy tą zagadkę. Już ten tekst na obrazie jest wskazówką. Na jakim obrazie? Na tym obrazie? Aha, i to się od nowa liczy. No nic, to poczekamy sobie. I pominiemy tą minigrę. Bo nie wiem, na którym obrazie i chyba mi się nie chce tam wracać, powiem wam szczerze. Napijemy się kawy. Na zdrowie. Udało nam się ten samochód skombinować. Jak również udało nam się tą Kate zlokalizować na tej stacji benzynowej. Nie ma jeszcze tego gościa i chłopaka, a naszego pomocnika chyba, przynajmniej tak to ja rozumiem. No i tak to wygląda. Czyli jeszcze coś tam nam zostało do rozwiązania, zobaczmy. Myślę, że to będzie dosyć ważny element całej tej układanki, ten tutaj. Asmodai. Okej. O! Tak, to jest ten trzeci fragment kodu, tam na tej skale. Dobra. Na tym kawałku papieru wypisano runy. Przypominają te wypisane na rysunku dzwonu. To może być jakiś ważny kod. Nie dowiem się, dopóki nie znajdę reszty kartki. Oto jego wszystkie trzy części. Widziałam je już wcześniej. Są wyryte na skalę na szczycie wzgórza. No, dokładnie. Liczby mogą być wskazówką, ale nie pomogą mi. Dopóki nie aktywuję w jakiś sposób run. No. Może i ta. Teraz tak. Miałam jeszcze iść chyba tam, nie? Tu. I tu brakuje tego właśnie od kandelabra. Okej? I co my tu mamy? Aha. Aha, dobra. To jest na tą skałę tam. I tak, zgadza się. I teraz tak. Ten żołnierzyk. Gdzie to było, cholera? Dobra, spójrzmy sobie, gdzie to było, ten żołnierzyk. Stacja benzynowa, runy, ruiny, nie runy, ruiny.
farma. Dobra. Okej, okay, czyli... Kurde, nie tu. Drama, ogrzewo. Samochód, centrum miasteczka, to nam jest potrzebne. I sobie musimy wyjść przez podwórko na farmę i do ruin. I tutaj zobaczyć. No właśnie, tu był ten żołnierz. Mamy nóż. Dobrze, i w takim razie tym akcentem będziemy po prostu sobie kończyć nagrywanie tego odcinka, bo jestem niemalże pewna, że w następnym odcinku po prostu rozwiążemy już całą tą zagadkę, dowiemy się, co tam robi Hamilton i tak naprawdę kto jest odpowiedzialny za całą tą, wiecie, czarną magię. Myślimy, że pastor, ale zobaczymy, tak? Dlaczego? Może ma jakiś ukryty powód. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!